z jednej strony w tej kampanii centralnej Kamala Harris i jej sztab maluje Donalda Trumpa jako zło wcielone, natomiast kandydaci demokratów do Senatu, uwaga, powołują się na Donalda Trumpa, przytaczają Donalda Trumpa i niekoniecznie w negatywnym kontekście. Cześć, tu Michał Michalak, a to jest program Filibuster, w którym opowiadam o amerykańskiej kampanii wyborczej. Dziś powiem o Misji Texas, czyli szalonym planie Berniego Sandersa. Misja Texas to plan odbicia Teksasu z rąk republikanów dla demokratów i Kamali Harris. Texas od 20 lat jest czerwony, co jest tradycyjnym kolorem republikanów. I przez te 20 lat nie zdarzyło się, by demokraci tam wygrywali, czy to wybory prezydenckie, czy to wybory do kongresu. Zwrócono uwagę, że ta różnica między republikanami a demokratami, między innymi ze względu na społeczność latynoamerykańską w Teksasie, zmniejsza się z wyborów na wybory. Wyjaśnijmy, że na przykład w 2012 roku Mitt Romney wygrał z Barackiem Obamą w Teksasie z przewagą 16 punktów procentowych. 4 lata później Donald Trump pokonał Hillary Clinton przewagą 10 punktów procentowych. Kolejne 4 lata później Joe Biden przegrał z Donaldem Trumpem w tym kontekście tylko o 6 punktów procentowych. I niektórzy zauważyli, że tu jest szansa w przyszłości odwrócić, przejąć ten stan, ponieważ trend jest jasny, mimo wciąż znaczącej przewagi partii republikańskiej. To partia republikańska rządzi Teksasem i deleguje polityków do Waszyngtonu. A dlaczego wspomniałem o Bernie Sandersie? Bo to 83-letni socjalista, senator niezależny z Vermont, ruszył do Teksasu wraz z innymi progresywistami, czyli powiedzmy po prostu z lewicowym skrzydłem partii demokratycznej, z Alexandrią Ocasio-Cortez, jeszcze wespół z lokalnym politykiem Beto O'Rourke'iem, który kandydował na gubernatora Teksasu w przeszłości. Oni właśnie agitują na rzecz demokratów, mimo że jeszcze niedawno uznano by takie przedsięwzięcie za po prostu marnowanie pieniędzy na kampanię wyborczą. Bernie Sanders to senator niezależny z Vermont. Niezależny, ponieważ na 100 senatorów w amerykańskim Senacie dwóch nie ma afiliacji partyjnej. Natomiast nie ukrywajmy, że Bernie Sanders cały czas gdzieś tam jest bliżej lub dalej partii demokratycznej, uczestniczy w życiu tej partii, głównie ją krytykując za niedostatecznie progresywny program, za program zbyt miły dla Wall Street i dla finansjery. Bernie Sanders przecież startował w prawyborach partii demokratycznej. Najpierw rzucił rękawice Hillary Clinton i omal nie wygrał tych prawyborów w 2016 roku, a później, 4 lata później, do samego końca rywalizował z Joe Bidenem o partyjną nominację. Teraz Bernie Sanders ma nową misję, tak jak powiedziałem, misję Texas. I od razu powiedzmy sobie szczerze, to się nie uda, jeśli chodzi o Kamalę Harris. To znaczy, w tej chwili sondaże mówią, Donald Trump to jest średnia z sondaży 51%, Kamala Harris 44%. Nie tak dużo, ale no, nie dojdzie raczej do sytuacji, że Kamala Harris zdobędzie Texas, no bo to by było trzęsienie ziemi. To by była murowana prezydentura dla Harris, natomiast misja Texas ma znaczenie w kontekście choćby wyborów do Senatu i choćby wyborów do Kongresu. Bo tutaj warto przypomnieć, że 5 listopada Amerykanie będą wybierać nie tylko prezydenta. Amerykanie będą wybierać całą Izbę Reprezentantów w Kongresie, a także 1/3 Senatu. I takie wybory są co 2 lata. Co 2 lata wybiera się całą Izbę Reprezentantów i 1/3 Senatu. A równolegle odbywają się też wybory na gubernatorów. Jeśli chodzi o Senat, to w tej chwili większe szanse mają republikanie na przejęcie kontroli nad tą izbą. Natomiast gdyby w wyborach do Senatu w Teksasie doszło do sensacji, byłby to game changer dla składu całej izby, ponieważ Teksas, jeśli chodzi o ten mandat, o który toczy się teraz rywalizacja, reprezentuje od wielu lat senator Ted Cruz. Wyzwanie rzucił mu demokrata Colin Allred,
i sondaże pokazują, że jest bardzo, bardzo blisko. Niektóre badania wskazują nawet na remis. Oczywiście to Ted Cruz jest wyraźnym faworytem, natomiast demokraci właśnie z tego lewego skrzydła wierzą, że jest szansa na Teksas, że to nie jest marnowanie pieniędzy. Dlatego jak będziecie obserwować wyniki wyborów w noc wyborczą z 5 na 6 listopada, to zwróćcie uwagę, choćby klikając na stronie głównej Interi, bo będziemy mieli taką specjalną super mapę, gdzie wyniki wyborów będą się aktualizować na żywo. Zwróćcie uwagę na to, co będzie się działo w Teksasie. To nie będzie może papierek lakmusowy tych wyborów, bo takim papierkiem lakmusowym ewidentnie będzie Pensylwania. Natomiast warto obserwować, jaka jest różnica między republikanami a demokratami w Teksasie właśnie. W ogóle jeśli chodzi o wybory do Senatu, tegoroczne wybory do Senatu, to dochodzi do sytuacji komicznych, ponieważ z jednej strony w tej kampanii centralnej Kamala Harris i jej sztab maluje Donalda Trumpa jako zło wcielone, natomiast kandydaci demokratów do Senatu, uwaga, powołują się na Donalda Trumpa, przytaczają Donalda Trumpa i niekoniecznie w negatywnym kontekście. Chodzi o to, że w Stanach, które właśnie wahają się między republikanami a demokratami, ci kandydaci chcą zyskać sympatię części republikańskich wyborców, więc w reklamówkach wyborczych można zobaczyć spoty z Donaldem Trumpem, gdzie lektor na przykład opowiada, że Donald Trump wprowadził w życie ustawy opracowywane przez tych demokratycznych senatorów dotyczące infrastruktury w tym stanie, co jest dość zabawne, kiedy widzimy spot kandydata Partii Demokratycznej do Senatu, który z dumą opowiada, że prezydent Donald Trump podpisał moją ustawę, proszę, tutaj jest filmik, jak on podpisuje, głosujcie na mnie. Ostatnio takie spoty właśnie nakręcili Tommy Baldwin z Wisconsin i Bob Casey, kandydujący w Pensylwanii, a nie byli pierwsi, bo jeszcze wcześniej reklamówki wyborcze, w których powoływano się na Trumpa, kręcili choćby Sherrod Brown z Ohio, Elisa Slotkin z Michigan, czy John Tester z Montany. Także podczas gdy Kamala Harris tutaj walczy o przyszłość Ameryki, kandydaci demokratów na senatorów sugerują, że ten Trump to może wcale nie taki zły, że da się z nim współpracować, więc jest tu ewidentny rozdźwięk podyktowany różnymi strategiami wyborczymi. To znaczy kampanie kształtują przekaz do swoich celów wyborczych. Jeżeli celem jest uzyskanie mandatu w Senacie poprzez przekonanie części republikańskich wyborców, no to tak właśnie ten przekaz kształtują ci kandydaci. A co myślą naprawdę? No tego nie wiemy. No bo politykom chodzi przede wszystkim o zdobycie i utrzymanie władzy, a reszta jest na dalszym planie. I to by było na tyle, jeśli chodzi o ten taki bardziej senacki odcinek filibastera. Dzięki za uwagę, do zobaczenia i do usłyszenia.